Dzień dobry, witamy Państwa ze studia Anywhere TV w fabryce Norblina. No i nie ukrywajmy, to jest pierwszy nasz wywiad. Naszym gościem jest Robert Gonera. Dzień dobry, we are anywhere. Specjalista od spektakularnych zniknięć, ważnych powrotów, ale zaczniemy od czego innego, jesteśmy w szczególnym miejscu i bardzo blisko getta, właściwie Burgetta był o krok. No a ty wróciłeś z filmem, czy wróciłeś w filmie o Zygielbojmie, postaci, która zupełnie niesłusznie, ale chyba trochę nie ma swojego miejsca w naszej kulturze czy popkulturze. No i próbujecie to zmienić. Czy to się uda? Po pierwsze myślę, że... Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj zainaugurować w tym miejscu. Na pierwszy ogień. I być pierwszym ogniem anywhere z tego miejsca. Natomiast ja bardzo wstrzymuję się przed ogniem odpowiedzi na ten temat. W związku z tym wydaje mi się, że ten temat przytoczony przez twórców śmierci Zygielbojma, czyli po pierwsze temat Holokaustu, po drugie jakieś i Zygielbojma konkretnie, jest, on istnieje gdzieś tam. Była szansa tym filmem przypomnieć tę akurat postać, niezwykle istotną, nie tylko tę, bo ja też postać, którą ja grałem, czyli Ignacego Schwarzbarta, przedstawiciela rządu polskiego na obczyźnie. Więc ten temat polsko-żydowski, on w różnych formułach, także w formułach, które dzisiaj albo często zasługują na miano antysemityzmu, czy też ja jestem filem akurat tych sytuacji, uważam, że więcej z tego wynika, powtarza się cały czas jakby w historii Polski, praktycznie z nieistniejącą już kulturą żydowską w takim wymiarze, jaka ona była przed Holokaustem, mamy jakiś mistyczny i duchowy kontakt. Łącznie z przypominaniem najtrudniejszych czasów, kiedy byliśmy albo niemymi, albo przeciwnymi, albo akceptującymi to, co wyprawiał nazizm hitlerowski tutaj w Polsce, czy na terenach Polski. To było bardzo sprytne. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale ten Holokaust jest cały czas umiejscowiony w sensie geograficznym w Polin, w Polsce. I to jest z jednej strony oczywiście jakaś w kontekście Zygielbojma, który popełnił samobójstwo w akcie rozpaczy, ale także zwrócenia uwagi, bo był list jeszcze, prawda, po rozmowie z emisariuszem z Polski, czyli Skarskim, który przekazał te wieści może w trochę innej rozmowie niż ten film ją opisuje. Szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażam tej rozmowy. To byłby taki koncert aktorski, gdyby ona była spisana, gdyby ona była zarejestrowana, tak jak dzisiaj, prawda, nasza rozmowa. Co to były za wieści, jak one zostały przekazane przez Karskiego Zygielbojmowi? Podejrzewam, że to pozostanie taką tajemnicą dość mroczną, jak wiele tajemnic XX wieku i II wojny światowej i Holokaustu. No ale czy ta sama postać stanie się dla nas ważna? No bo to był bardzo polski, w sensie takim romantycznym, tak? Gest. W przekonaniu, że osobiste poświęcenie może zmienić historię świata. Nie zmieniło, bo nikt mu wtedy nie uwierzył. Świat nie był gotowy na to, żeby uwierzyć, że Holokaust jest w ogóle możliwy.
Krzysiu Krauza, świętej pamięci, z którym parę filmów zrobiłem i z którym na jakimś etapie byłem blisko, czy się przyjaźniłem, zawsze mówił, jest takie chińskie przytacza, chińskie przekleństwo, abyś wiedział pierwszy. Ja myślę, że ten dublet dwóch panów Karskiego i Zgielbojma w pewnym okresie, pewnie wielu innych, Pileckiego, wspomnianego przez ciebie przed rozmową i tak dalej, to byli ludzie, którzy chyba pierwsi, do których w sensie świadomościowym te wieści o okrucieństwie pewnych działań, o wyjątkowym okrucieństwie pewnych działań docierały. Pewnie przy okazji różnych okrutnych wydarzeń w historii, w szczególności, wyjątkowo okrutnego XX wieku, w szczególności, chociaż poprzednie też nie były takie lekkie, wiedziało, kilkoro iluś tam ludzi wiedziało po prostu o tym wcześniej. I nie jest, to jest przekleństwo, wydaje mi się, zawsze to nie wiedziałem do końca o co chodzi Krzyśkowi, to było przy okazji gier ulicznych chyba. Ale też po prostu dotarcie do świadomości takich wyjątkowych okrucieństwa jakby dziejowego, które właśnie się dzieje, powoduje najróżniejsze reakcje. I patrząc na ten dublet tych dwóch postaci, Karski, który żył do końca z tym ciężarem, a do dzisiaj o czym, bo to jest też film o Karskim w gruncie rzeczy, ma te zapłakane oczy, być może także z powodu tego Zgielbojma, który... Którego nie potrafił ocalić w jakiś sposób. No, w gruncie rzeczy w samym filmie jest historia, w której Karski przekazuje instrukcje od wyższych rad żydowskich z Polski, żeby Żydzi na świecie podjęli po prostu głodówkę w tej sprawie, zwracając się do jakichś tam dużych instytucji międzynarodowych czy światowych na Zachodzie. Zgielbojm tego nie robi, tylko popełnił samobójstwo, więc bez wątpienia Karski musiał to zarejestrować. Być może dodatkowo czuł, że wieści o Holokauście, wieści o skali tych zjawisk tutaj, bo skala też narastała, prawda, od trucia spalinami z ciężarówek do cyklonu B. To się działo na przestrzeni 4 lat praktycznie. Więc może to też wzbudziło w nim takie uczucie, że w jakiś sposób tymi informacjami, tymi wieściami z Polski Zgielbojma też doprowadził do tego aktu rozpaczy, prawda? No więc ja nie jestem specjalistą w tym, chociaż głęboko to przeżywam. Podobnie jak głęboko przeżywam wszystkie kryzysy relacji polsko-żydowskich. I w ogóle Polski ze światem. Więc tak sobie jadąc tutaj z głębokiej śląskiej, czy dolnośląskiej prowincji, gdzie zniknąłem właśnie, zaraz pewnie będziemy o tym mówić. Myślę sobie o tym wszystkim i strasznie jest mi trudno mówić, ponieważ jest już XXI wiek. Praktycznie chyba poza nielicznymi nie został nikt, kto był świadkiem tych okrucieństw tamtego wieku. To są już matuzalemowie dzisiaj. A ja bardzo długo taką wyznawałem zasadę, że jeżeli czegoś nie dotknąłeś, jeżeli czegoś w sensie nie żyłeś chociaż w tych czasach, nie opowiadaj, bo nie znamy tych relacji. One już są tylko jakąś... Stały się opowieścią. Opowieścią mniej lub bardziej udaną i opowieścią historyczną. Podczas gdy XX wiek tak silnie się w różnych przejawach odcisnął, prawda, piętnem na swoim okrutnym piętnem dwóch wojen, kolonializmu i tak dalej,
że wszyscy zdrowomyślący dzisiaj przy tej oceanie informacji, z którego można łowić, w zasadzie daje XX wiek plus poszczególni agresorzy czy poszczególni wykonawcy jakby najokrutniejszych aktów tamtego wieku, bo nie są to tylko nazistowskie Niemcy, chociaż przede wszystkim. Dają tego dowód wszędzie po prostu. W związku z tym my jesteśmy też w jakiejś trudnej sytuacji. My, mam na myśli Polskę, w której tych Żydów z całym szacunkiem, bo ja ich tak kocham mistycznie, że ich obliczam na jakieś, nie wiem, tysiąc. Kilka tysięcy. Wszyscy jesteśmy trochę sierotami tego XX wieku. W związku z tym dzisiaj jakby też dzielenie włosa na czworo, no po prostu krótko też, bo się rozgadałem niepotrzebnie, myślę, jak się nie chce za dużo powiedzieć, w świetle XXI wieku, który się zaczął jakimś też już od dawna jakimś dialogiem, który nie jest godny moim zdaniem wolnego państwa Polska i tych grażdanów, którzy z jednej, z drugiej, z trzeciej jakieś szarpią to w refluksie dramatycznym jakimś z sytuacji, które już dzisiaj nie mają miejsca, krzyczą i wylewają pomyje po prostu na ten kraj, na tych ludzi. Bardzo jest trudno dzisiaj mówić, moim zdaniem, to, co chciałem powiedzieć, chyba żyjemy w czasach, chyba jest trudno powiedzieć też ładnie o wszystkim. Ale jest Chanukka. Zapalamy te świece. Sam ją, gdzieś świecę, tak. Sam ją w niedzielę z moimi przyjaciółmi Żydami zapalałem, więc i to było tutaj, na tej ulicy, przy której teraz jesteśmy, więc no to życie wraca, tak? I ta kultura, i ta obecność wraca. No ale bardzo smutno zaczęliśmy, a mamy świąteczny czas. Jedni mają Chanukę, drudzy mają Adwent, zbliża się Boże Narodzenie no i wróciłeś filmem, który jest ważnym filmem. Być może nie trafił za bardzo w swój czas i chyba o tym trochę powiedzieliśmy. Powinien powstać 25 lat temu przynajmniej. Żeby już smutne konstatacje zostawić za nami, tak? Na razie bardzo małe. Czekam na jakąś szerszą dystrybucję, natomiast na Camera Image w Toruniu na pięknie przygotowanej konferencji prasowej praktycznie nie było zainteresowania tym filmem. Więc może jest tak, że dzisiaj jesteśmy zainteresowani, nie wiem, różnicą statusów czy kastowością teściów, z całym szacunkiem, niż jakąś przestrogą, jeszcze jedną przestrogą dla naszych relacji, pochodzącą z XX wieku. Po prostu. Chcemy Możemy się bawić. Tego oba... Nie chcemy myśleć. Może my się tego obawiamy, a ja chyba tym przydługim wstępem i tym rozgadaniem daję tylko dowód tego, że dzisiaj powiedzieć wprost, że to jest trudne, moim zdaniem. Krótko mówiąc, przyjmowanie perspektywy XX wieku do rozprawiania o współczesności jest dzisiaj bardzo niebezpieczne, moim zdaniem. A to nam się zdarza z rozpędu. I tak jak już jesteśmy przy serio temacie, to obyśmy nie zaczęli z opóźnieniem tego wieku, podobnie jak poprzedniego. Tak? No dobrze, od jakiejś dziwnej rewolucji i izmów zeszliśmy na ten rozrywkowy trochę poziom teściów, no bo twoje spektakularne zniknięcie też było, dostarczyło rozrywki internetowi. Przed kilkoma lat, nie ma co ukrywać. No, zniknąłeś spektakularnie, no i nie jest łatwo wrócić. A jesteś specjalistą od powrotów, tak się okazuje, tak? Bo znowu się spotykamy, rozmawiamy, znowu jesteś w kinie, znowu pracujesz. Jak ci się to udało?
Znaczy ja tych cezur nie widzę. One są rejestrowane przy okazji takich rozmów. I od, a jakieś tam stany niepoprawności rejestrują media naprawdę no, niższego rzędu, typu Fakt czy Pomponik, czy jakieś. Ja tym nie żyję. Ale ja nie mam telewizji. Chciałeś sprowokować świat nie, jakiejś reakcji? Nie. To jest tak, że mnie się bardzo dostało od mediów. Dzisiaj bardzo ostrożnie. Ja umiem znikać, umiem się pojawiać, ponieważ w pewnym sensie musiałem zostać swoim własnym kontrwywiadowcą, to znaczy wiedzieć, czego ode mnie chce, poza aktorstwem, które uprawiam 30 lat, chce ten świat, którego ja ani nie znałem przed tymi wynurzeniami na mój temat, które zawsze są jakąś interpretacją moich zachowań, prawda? Czy dress code'u wręcz, tak? Jak w sytuacji, którą przytoczyłeś przed rozmową, gdzie po prostu wylądowałem zmęczony po zdjęciach w Berlinie, w Ramonesce i nie mogłem siąść na eksponowanym miejscu na ramówce jakiejś tam telewizji. Więc ja umiem znikać, umiem pojawiać się, ale w zasadzie to nigdy na dobre nie zniknąłem, ani nigdy na dobre się też nie pojawiłem. Taką piękną... To nie jest prawda, no bo po grach ulicznych, po długu, no to był moment, w którym zapisałeś się w historii kina. Dziękuję bardzo, no ale normalnie jest tak, że ta winda działa w górę, w moim przypadku zadziałało inaczej. Ja też nie jestem chyba dobrym obiektem takich opowieści w czasie, ponieważ z mojej strony ja jestem raczej Konstans. Nie? Jak patrzę na siebie dzisiaj ubranego, to przypomina mi się zdjęcie z lat 80., gdzie w zasadzie wyglądałem podobnie. Dzisiaj włożyłem nową marynarkę. I w tym sensie uprawiam ten mój zen od właśnie tych 30 paru lat. Nie mam poczucia, żebym się jakoś wyjątkowo zmieniał, albo chciał zniknąć, albo chciał się pojawić. To jest wyłącznie domena tych ludzi, którzy obserwują mnie z pewnego dystansu, tak jak kiedy udzielam wywiadu, kiedy podsumowujemy jakąś historię. Akurat w tym przypadku jest to rozmowa, prawda? Więc mam szansę na żywo reagować na różne historię na mój temat, ale najczęściej moją rodzinę, moją mamę w szczególności dotyka to najbardziej, bo ona... A ostatnio powiedziałeś tam na żywo czy na gorąco, to nie jest mój świat, ja tym nie żyję, prawda? Ja w ogóle tym nie żyłem. No ale oczywiście biorę to na siebie, szukając że jednak jest to część mojego świata, która jakoś tak się stało, pozbawiła mnie rodziny, opieki nad dziećmi, w gruncie rzeczy ulokowała mnie na pozycji znikającego samotnika. Mówię szczerze, ja mówię o pewnej, o tym, o czym być może autorzy tam tego świata, którego ja nie rozumiem, bo dla mnie to nawet nie są media, no to jest coś jest jakieś takie zjawisko. Może nie rozumieją, jak to wpływa, nie? Jakby na nasze życie. Myślę, że nie chcą tego, że nie mają czasu na te refleksje. Tak. Się odpłacam tym samym, nie chce mi się rozumieć tego świata, nie chce mi się tłumaczyć jakby z tego, czy znikam, czy mnie. No pojawiam się, kiedy trzeba. Wydaje mi się, że za tym stoi taka pozytywna selekcja. Już w tej chwili nauczyłem się tego, jestem dorosły. Polegające na tym, że pewnym sytuacjom ufam, tak jak ufam tej rozmowie, kontrolując oczywiście to, co powiem, ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo trudne, kiedy ktoś tam odkrywa
historię moich jakichś pomrukiwań, mówię konkretnie, na ramówce jednej z telewizji i odkrywają całemu światu, podczas gdy to nie jakby... To po pierwsze było sympatyczne wobec tych osób, które jakoś tam w slangu naszym wewnętrznym kocham, lubię, szanuję i miało to pozytywny z mojej strony gościa, który siedział na podłodze w Ramonesce, o panka, no takiego jakim jestem. To nie, no więc to było pozytywne. Stało się inaczej, stało się młynem na rozmaite komentarze. Rozbuchanie tej całej sytuacji, więc ja nie mam ochoty tego komentować. Nie jestem tą osobą, za którą się mnie uważa, ale to jest chyba naturalne, że tworząc, że chyba trudno dzisiaj komukolwiek uwierzyć, że jest w stanie kontrolować swój wizerunek albo tworzyć swój wizerunek. Jedna refleksja na koniec tej przydługiej odpowiedzi. Za tym stoją dramaty, bo to jest okrutny świat, to po pierwsze. Po drugie, to chyba nie ma większego znaczenia, jak dla mnie osobiście skończę, ponieważ wydaje mi się, że ja poza tym, poza fałszem i pewnego rodzaju hipokryzją, która za tym stoi, to ja nie mam nic do powiedzenia w tym świecie. Znaczy, ja jestem skromnym chłopakiem gdzieś tam, który coś tam przeczytał, coś tam zagrał przez te 30 lat. Dużo, bardzo dużo. Wszystkiego jest bardzo dużo, ale ja zostałem chyba zbyt poważnie potraktowany przez ten rykoszet rynku, jakim jest świat tego rodzaju mediów, wynurzeń itd., itd. Ja chyba nie powinienem być tak serio traktowany, bo ani ten zawód nie jest tak serio, ani ja tak na serio nie jestem jakimś wyznacznikiem. Często, tak jak w przypadku Zygielbojma, myślę, że bardziej mówi moja rola. Im jestem starszy, tym praktycznie wycofuję się bardziej do milczenia poza rolami, poza tym, co w wąskim gronie napisałem. Znaczy skala po prostu. Wydaje mi się, że domniemanie, że wszyscy aktorzy chcą w tej skali, powiedzmy w tym spektrum między chodnikiem, prawda, i informacjami, co, jaka kubka rano była, a jakim się jest wielkim wieczorem, to domniemanie jest fałszywe. No żyjemy oczywiście, to sobie dzisiaj jadąc pomyślałem, że żyjemy w czasach hipokryzji. Naprawdę. Jestem oceanem, jesteśmy otoczeni oceanem hipokryzji. A po grecku hipokrysja znaczy zupełnie na serio aktorstwo. Po prostu. W sensie pierwotnym. Nie ma w ogóle kontekstu cywilizacyjnego. To oznacza po prostu aktorstwo. Hipokrysja. Można to sprawdzić. Ja to wiem od świętej pamięci Iliasa Wrazasa, filozofa. Marksisty, który na koniec wrocławianina. Więc ja jestem zanurzony we Wrocławiu też, w Dolnym Śląsku. Teraz mieszkam w ogóle w XIX-wiecznym czy XVIII-wiecznym krajobrazie. I słucham dzisiaj, od rano sobie jechałem właśnie pociągiem i dopóki słuchałem Klein of Zymox z starych czasów, to był Śląsk. A jak się skończyło, to też przez przypadek Śląsk się skończył. Więc to jest sfera magiczna, nieopowiedziana w ogóle w Polsce. W tej sferze problemów, które są, myślę, że w sensie ostatnio bardzo przenośnym, mało polskie. Oddzielając te dwa wyrazy, a może je łącząc. Prawda? O tym porozmawiamy następnym razem. Ale dziś liczy się to, że winda jedzie teraz w górę. Dziś zaczęliśmy Anywhere TV. Naszym pierwszym gościem był Robert Gonera. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.